Rawicki poligon był miejscem ćwiczeń strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej. Będziemy podejmować czynności gaśnicze substancji ropopochodnych przy użyciu różnego typu pian, a więc piany lekkiej, średniej oraz ciężkiej. To będzie pierwsze ćwiczenie, a drugie ćwiczenie, jakie będziemy chcieli zrealizować, będzie podawanie wody na dłuższe odległości. A musicie wziąć ten. Ćwiczenia tego typu mają przede wszystkim za zadanie praktycznie pokazać, jak w przypadku konkretnego pożaru można sobie poradzić przede wszystkim ścieczami ropopochodnymi, bo tych pożarów zbyt wiele na co dzień nie mamy, a jednak należy się spodziewać przede wszystkim z uwagi na transport drogą numer S5 oraz innymi drogami, że takie zdarzenia mogą u nas na terenie powiatu mieć miejsce. Akcji przypatrywali się młodzi mieszkańcy gminy Bojanowo, którzy będą brali udział w konkursie wiedzy pożarniczej. 5-20 metrów długości.